panowie sądzą na temat możliwości wykorzystania przez Polskę funduszy unijnych? Bo te fundusze unijne też zawsze napędzały inwestycje. Jak to będzie wyglądało teraz? Wiadomo, że w nowej perspektywie finansowej Polska dostanie jednak mniej pieniędzy z Unii. I to teraz ta perspektywa była taka najbardziej hojna, to jest wiadomo nie od dziś. Jaka jest panów prognoza, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych? Znaczy tak, ja myślę, że chciałbym jeszcze dodać coś do tych relacji zewnętrznych, bo ja się rzeczywiście skupiłem na tym, co dzieje się wewnątrz polskiej gospodarki, ale absolutnie zgadzam się z tym, że ogromnie ważne są też te impulsy, które mogą nadejść ze świata zewnętrznego. I ja bym tu rzeczywiście nawet też zwrócił uwagę na to, że eksport netto, czyli ten wynik wynikający z relacji między tym, co importujemy i eksportujemy, on wprawdzie w pierwszym kwartale dodatnio się przyczynił do wzrostu gospodarczego, ale minione dwa kwartały były z tego punktu widzenia słabsze. Także my gdzieś tak oscylujemy wokół równowagi, z lekką groźbą, że część tego popytu, który zostanie wygenerowany w gospodarce polskiej, jednak skieruje się ku towarom z importu. A także to też jest i dla równowagi, i dla wzrostu istotny czynnik. Teraz jeżeli chodzi o same fundusze unijne, mi się wydaje tak, oczywiście jedna perspektywa się kończy, i tutaj samorządy zwłaszcza starały się te pieniądze zagospodarować. Dalej, no można powiedzieć tylko tyle, te pieniądze będą tylko w mniejszym wymiarze, w związku z tym ich siła wpływania na inwestycje sektora publicznego będzie odpowiednio mniejsza. Znaczy, to jest jeszcze tak zwany long shot. Ta perspektywa kończy się de facto w 2022 roku. Więc, a nowa, kiedy rozliczenia, tak, kiedy następują rozliczenia i na to zakończenie nakłada się będzie też i nowa. Pytanie, w jaki sposób ona będzie realizowana, czy będzie takie, jak to było w obecnej, bo jeżeli będzie inaczej, to znaczy, że będzie można więcej otrzymać pieniędzy wcześniej, no to oczywiście to byłoby czymś, co by pomogło. Jak zwykle dodatkowe finansowanie, dodatkowe projekty, no to więcej aktywności. Ale jest jeszcze jeden problem, czy my jesteśmy w stanie wykorzystywać porządnie te dane, te pieniądze. Jak do tej pory plany, które no powiedzmy pokazywane są w oficjalnym budżecie środków unijnych, które można w publikacji Ministerstwa Finansów znaleźć, pokazują, że to najlepiej nie wygląda. I może być sytuacja taka, że podobnie jak zresztą w poprzedniej perspektywie, w ostatnim roku, czyli w 15, na łeb, na szyję wydawano pieniądze i to też z punktu widzenia ekonomicznego i biznesowego nie najlepiej by wróżyło. Tylko, że to jest rok 22, więc to może by to trochę wspomogło, ale pamiętając, że tak jak powiedziałem, raczej spodziewam się spowolnienia w tym czasie, to lepsze wykorzystanie środków mogłoby to spowolnienie w jakiś sposób wspomóc. Znaczy, przyhamować. Ale to są wszystko rzeczy, nad którymi trzeba się jeszcze pochylić, zastanowić, czy rzeczywiście ministerstwa odpowiedzialne za to będą starały się lepiej pracować, lepiej rozdysponowywać środki, bo na razie te środki są rozdysponowywane różnie.